Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam wszystkich, którzy zechcieli i zechcą być na projekcji filmu Film dla Kosmitów. Ja nazywam się Artur Wolski, Entropia Słowa i rozmawiam z młodym, utalentowanym, jakże przystojnym Piotrem Stasikiem, reżyserem tegoż oto filmu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pragniemy Państwu nie tyle opowiedzieć o filmie i nawet nie sugerować intencji, nawet nie podpowiadać, jak czytać ten film, ale podpowiedzieć kilka rzeczy, które są związane z przyjemnością twórczą reżysera, bo on wie o tym filmie najwięcej, ale też o takim rodzaju odbioru jego już z pozycji zdystansowanego twórcy, człowieka sukcesu, który cieszy się dziełem. Piotr, to zacznijmy od początku. Dlaczego powstał ten film? Bo jak powstał, to już widzimy, ale dlaczego powstał i dlaczego wziąłeś się za nie najłatwiejszy temat? No, ja zacząłem od informacji, którą przeczytał mi mój przyjaciel, znalazł ją w gazecie. I to była informacja o Kazimierzu Pruszyńskim. Ja się zdziwiłem, że nigdy o nim nie słyszałem jako filmowiec. I przypomnę dla tych osób, które nie wiedzą, to był wynalazca, który na rok przed braćmi Lumière, na rok nie wiadomo czy rok, ale przed braćmi Lumière skonstruował kamerę. Pierwszą, prawdopodobnie pierwszą kamerę na świecie. Mhm. Nie wiadomo oczywiście, czy na ile ona działała, bo się nie zachowała do naszych czasów. Ale sam fakt i to, że do mnie nie dotarł on głównie, to mnie zaciekawiło. I zacząłem czytać o nim różne informacje. No i wtedy zacząłem pisać scenariusz filmu, najpierw dokumentalnego, a później jakoś tak przypominało mi się coraz bardziej moje dzieciństwo i to, w jaki sposób ja się fascynowałem sprzętem, bo od tego zaczął się w ogóle to, że robię filmy. Zaczęło się od tego, że na targu kupiłem od kupców ze wschodniej granicy Zenita i tego Zenita popsułem, bo chciałem zobaczyć, na czym polega jego działanie. I pamiętam swoje pierwsze zdjęcie. Pamiętam, jak pierwszy raz wywoływałem te zdjęcia w piwnicy. I pamiętam też swoją pierwszą kamerę, którą miałem w ręku. I to była kamera, którą ukradłem wujkowi. I dopiero niedawno się zorientowałem, że tą scenę wpisałem w scenariusz właśnie filmu dla kosmitów, chociaż zupełnie nieświadomie i dopiero teraz po tam 2 latach od premiery odkryłem to. Więc ten Pruszyński był na początku i to miała być taka opowieść o odkrywaniu świata przez kamerę. Ale To rozumiem teraz, skąd jest u ciebie ten zachwyt, jak byłeś u mnie i przyglądałeś się tym wszystkim sprzętom, bo o tym mi wczoraj nie powiedziałeś. Ale to rozumiem, że to był taki asumpt do tego, żeby opowiedzieć, jak się przenikają światy analogowy z cyfrowym, prawda? To znaczy na początku to miało być w ogóle o tej fascynacji techniką i pomyślałem sobie, że ponieważ te początki kina to były tak naprawdę trochę taka zabawa i to było takie trochę dziecięce, można powiedzieć, kino, więc pomyślałem sobie, że moje alter ego, jakiś taki 13-14-latek, bo wtedy właśnie odkryłem film dla siebie i że przez niego będę opowiadał o Pruszyńskim, ale w międzyczasie pisząc scenariusz, który postanowiłem przefiltrować przez młodych ludzi żyjących dzisiaj, zaczęliśmy organizować nie castingi, a takie warsztaty twórcze dla młodych ludzi. I podczas tych warsztatów odkryłem, że 80%, jak nie 100, młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać youtuberami, a dzisiaj tiktokerami, bo im to się kojarzy z tym, że będą zarabiać łatwo pieniądze i że będą sławni. No i to mnie trochę przeraziło, ale później sobie pomyślałem, no jeżeli taka jest rzeczywistość, to możemy od tego wystartować. I no znalazłem Jeremiego Ezrę, Ezra Kosa, który gra główną rolę. I oczywiście on nie był youtuberem, on był bliższy mnie. Myślę, nie wiem, czy ja gdybym był YouTube był w czasie mojej młodości, to byłbym youtuberem. I Ezra oczywiście, ponieważ wszystkim bohaterom też chciałem nadać cechy tych aktorów, którzy grają,
No i Ezra oczywiście nie jest typem kogoś, kto się łatwo zafascynuje i wpadnie w to, a na pewno nie dlatego, że chce zarabiać pieniądze czy być sławny. Bardziej po to, żeby zdobyć sobie poklask albo żeby jakoś dotrzeć do swoich rówieśników. No i to był początek zmiany tego scenariusza i zmiany, no w związku z tym ten Pruszyński nagle zaczął znikać i tego Pruszyńskiego bardzo mało zostało, aczkolwiek jego duch został w postaci Bastera Keatona, który jest tam w filmie, jakichś takich początków kina, tego, że oni odtwarzają tego Bastera Keatona. Braku dźwięku. Jak co? Braku dźwięku. Braku dźwięku, tak, dokładnie. Ale, no, ale też pomyślałem sobie, że przecież nie będziemy robić tutaj jakiegoś zwariowanego detoksu, bo ten taki detoks stuprocentowy jest niemożliwy i chyba niepotrzebny. Pomyślałem sobie, jak możemy użyć tych smartfonów i tej całej techniki, która dzisiaj jest, do tego, żeby stworzyć analogowy świat, a przede wszystkim to, co najważniejsze jest, to znaczy, żeby przez ten świat cyfrowy opowiedzieć o życiu, zastanowić się nad tym, jak może ono wyglądać i żeby się zbliżyć do siebie. No i to było najważniejsze, to było to ostatnie hasło, tak? No, zbliżenie z innymi ludźmi i czy przez dzisiejszą, wykorzystując dzisiejszą technikę, która zazwyczaj nas jednak oddala od siebie, bo wydaje nam się, że tą samotność jakoś nam rozmywa, ale to jest tylko rozmycie właśnie samotności. No chciałem zobaczyć, czy wykorzystując te smartfony możemy być bliżej siebie. Słowem, ten film podejmuje dość ważne tematy relacyjności. To znaczy, jaki bohater jest wobec samego siebie, jaki bohater jest wobec swoich najbliższych, czyli rodziców i dziadków i odwrotnie też oczywiście, jaki wobec przyjaciół, których spotyka tam, gdzie wyląduje, a nie powiemy gdzie, ale jest blisko natury, tak blisko jak dzisiaj nasz gość Piotr. I też relacje z ewentualnymi odbiorcami, bo oni też są tutaj może wielkimi nieobecnymi, ale bardzo, bardzo istotnymi. Więc to jest pierwszy temat, który poruszasz. Drugi wydaje mi się, że zabawa, po prostu przyjemność spędzania czasu tak z technologią, jak i z najbliższymi, że to chyba siebie nie wyklucza, a może uzupełniać. A trzecia, gdybym miał podsumować i zainspirować się do odniesienia się do moich słów, to jest oczywiście opowieść o trzech czasach, o przeszłości, o teraźniejszości i o przyszłości, że za wszystko jesteśmy odpowiedzialni i warto nad nią nie tyle mieć kontrolę, ile się nad nią zastanowić, żeby ona nam towarzyszyła, żebyśmy się nie wstydzili tego, co było i czerpali z niego, bo z tego jesteśmy zbudowani, żebyśmy cieszyli się tym, co dzisiaj jest, wiedząc, że być może ktoś będzie korzystał z tego, co dziś wypracujemy. Myślę, że to są takie trzy wektory, nad którymi można pracować po obejrzeniu tego filmu. Jak sądzisz? No, chcemy w ogóle namówić do tego, żeby widzowie naszego filmu robili swoje filmy. Coraz więcej sygnałów mamy o tym, że jakieś życie prawdopodobnie jednak tam jest w kosmosie. I to myślenie o tym kosmosie daje dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że patrzymy na swoje życie z oddali i wtedy możemy dojrzeć inne rzeczy i inaczej ustawić wartości. Więc to spoglądanie w gwiazdy i myślenie o tym, czy tam ktoś jest, czy nie ma i jak wygląda to życie, uważam, że jest czymś ważnym. Co telefony nam odbierają, no bo patrzymy tu, a nie tam. Ale też to mówienie do kosmitów jest tak naprawdę jakimś takim pretekstem tylko i wyłącznie, dlatego że tak naprawdę przecież w tym filmie nie mówimy do kosmitów i ten film nie jest do kosmitów, a jeżeli już to kosmitów, którzy są wśród nas, którymi my jesteśmy. Więc to jest taki, można powiedzieć, podstęp trochę, tak jak ojciec, którego gra Andrzej Hyra, użył pewnego pretekstu w filmie. Tak samo
to kręcenie filmu do kosmitów jest dla mnie jest takim pretekstem do tego, żeby się spotkać z drugim człowiekiem, ale żeby też opowiedzieć coś między nami, nie dla kosmitów tak naprawdę. Co do spojrzenia w przeszłość, to jest tak, że zawsze miałem taki problem z tym, że żeby za bardzo nie nawiązywać do filmów, które widziałem, żeby nie kopiować ich, żeby nie zostać posądzonym o tym, że a przecież to już było w którymś filmie i tak dalej, i tak dalej. I odcinałem się od tego i na siłę wymyślałem coś nowego do momentu, kiedy kiedyś usłyszałem utwór muzyki klasycznej. Myślałem, że to jest Jan Sebastian Bach, a okazało się, że to był jakiś jego poprzednik. Zorientowałem się, że nawet Jan Sebastian Bach brał garściami ze swoich poprzedników i że na tym polega kultura właśnie, że nadbudowujemy, dokładamy do tego, co było. I o tym też trochę opowiadamy w tym filmie. Włączyliśmy do tego filmu Archiwalia, włączyliśmy między innymi Bastera Keatona, ale też stare polskie filmy dokumentalne. No a wywiady, które, czy list do kosmitów filmowy, który kręcą nasi młodzi, to tak naprawdę to jest nawiązanie do Gadających Głów Krzysztofa Kieślowskiego, filmu sprzed ilu już lat? 80. Boże, prawie 50 lat. Jeden z najlepszych jego dokumentów. Jeden z najlepszych jego dokumentów i to jest film, który ja pokazuję na całym świecie i on jest cały czas aktualny. No i tak sobie pomyślałem, że mogę skorzystać z niego właściwie wprost. No właśnie, bo to jest film też taki, który opowiada o tym, jak wyjść ze swojego stanu quo, gdyby tak można było, status quo, prawda, ze stanu przyzwyczajenia, prawda, przełamania siebie. I to opowiadasz jak ten chłopiec, który jest przyzwyczajony, on ma jakieś plany, on ma jakieś marzenia, ale one są związane właśnie z tym, żeby być jakimś znanym youtuberem. Natomiast no, okoliczności powodują, że on musi zrezygnować z tego, co zastanę, z tego, do czego się przyzwyczaił, co sobie zaplanował i nagle zmierzyć się zupełnie z innymi okolicznościami. Najpierw jest bunt, a potem próbuje nie tylko sam, ale z gromadą przyjaciół zrealizować pewne zadanie, które zostało mu postawione. No i właśnie ta zdolność zadawania pytań i szukania odpowiedzi jest szalenie intrygująca i ona jest bardzo podobna do pracy nie tylko twórca na planie i widz, ale też bardzo bliska nauczycielom i uczniom. To ta niezmienność wydaje się, jest nieustannie zmienna. My nauczyciele i tak samo jak ty twórca, że nawiążę do tego, co powiedziałeś, wydaje się, że powtarzamy bez przerwy to samo. Ta wiedza się właściwie zmienia i nie zmienia. Ona jest dość stała, prawda? Metoda się zmienia, język się zmienia, ale w gruncie rzeczy podajemy dość prawdopodobne tezy. Podajemy tezy uczniom, podajemy prawdę i musimy znaleźć w tym jakąś pasję, fan, jakieś poruszenie w sobie, a potem w innych, chcąc jakoś nawet nie zmieniać świata, tylko go poruszyć, ruszyć i nadać mu pęd, prawda? I w tym filmie właściwie widzę taką przejście od stagnacji, od takiej, wydaje się, pozorowanego sukcesu, takiej no, powiedziałbym paradoksalnie aktywnej bierności tego chłopca do naprawdę życia, do takiego, jak Włosi mówią, do dolce vita, że on ma ogromną przyjemność w tym, że to organizuje plan, organizuje pytania, że sam zadaje pytanie, szuka odpowiedzi, robi korekty tych pytań, nie jest zadowolony z odpowiedzi, montuje to. No wszystko tam się kotuje i dzieje. Jednym właściwie takim nieprzewidzianym faktem. Wylądował w miejscu, w którym wcale nie chciał być i wcale nie jest to kosmos. Bynajmniej. To trochę wynika z mojego takiego, można powiedzieć, sposobu na życie, o którym też opowiadam w tym filmie. To znaczy tego, że ja używam filmu jako też pretekstu do wyrzucenia się z jakiegoś komfortu. Zawsze szukam jakichś takich tematów, które mnie bardzo interesują
i też zmuszają, no tak jak na przykład pojechałem do Nowego Jorku, siedziałem przez pół roku, codziennie wchodziłem do metra, szukając tam ludzi i wiedziałem, że to mnie po prostu wystrzeli właśnie w kosmos, zupełnie w inną przestrzeń taką, że pozwoli poznać i siebie. To są jak takie, można powiedzieć, zadane ćwiczenia, jak taka siłownia dla umysłu. I, no i taką siłownię też chciałem zrobić dzieciakom w tym filmie. One dzisiaj nie mają łatwo z wielu względów. No, między innymi dlatego, że ta elektronika jest dookoła i przez to ten wydaje się, że ten kontakt z drugim człowiekiem jest ułatwiony, ale to jest jakiś oczywiście zastępnik tylko. Ale też to wynika z lęku rodziców, którzy zamykają dzieciaki w domach, tak? A tymczasem okazuje się, że ta możliwość tej przygody jest tuż za rogiem, tak? Że wystarczy znaleźć kawałek dzikiej przyrody, jakichś innych ludzi, tak? żeby zacząć to. No a tymczasem no, większość spędza czas w pokojach. Rodzicom się wydaje, że tam jest bezpiecznie. To jest na rękę młodym, bo oczywiście jesteśmy jako ludzie leniwi, więc jest potrzebny taki jakiś jeden powód, jakiś coś takiego, co jak myśmy zaczynali zdjęcia w lesie, to nikt nie chciał wchodzić do tego lasu, a jak ja powiedziałem, że muszą zdjąć buty, to była oczywiście wielka awantura i płacz, no nie. Ale później było odwrotnie. No nie? No, przyjeżdżali rodzice i pytali się, a dlaczego oni chodzą w butach, a dzieciaki mówiły, że w żadnym wypadku nie założą butów. Bo jak już odkryli tą przyjemność chodzenia na bosaka, no to nagle się okazało, że nie założą butów. I, ale podkreślasz tutaj... Jest bardzo łatwo i tych sposobów jest mnóstwo i pewne ja tych sposobów mnóstwo ukryłem w tym filmie i się śmieję nawet, że ten film może być wykorzystywany jako taka podpowiedź do tego, jak spędzić wakacje, a może też jak trochę inaczej urządzić swoje życie. Bo to jest też film, proszę Państwa, skierowany, a może nade wszystko do dorosłych. Mimo, że ten film, w filmie wypełniają w 90% dzieci i tak. Wydawałoby się, że na plakacie jest dziecko, to jednak to jest film dla dorosłych, żebyśmy się nie bali podejmować takich radykalnych decyzji, właśnie żebyśmy nie bali się zadawania pytań, szukania odpowiedzi, żebyśmy nie bali się składania propozycji, sami w tym uczestniczyli aktywnie, a nie tylko, no co, kontestowali, narzekali i płakali być może wcale na nie nad rozlanym mlekiem. Te dzieci są rzeczywiście chętne, ja też uczę 25 lat, więc wiem co mówię, że można ich zachęcić do szalonych rzeczy, a ty nam w pigułce pokazujesz, jak i natura, i dorośli, i piękno, i sztuka może uratować ich samych, ale i nas dorosłych. No, przyznaję rację. Przepraszam za moje gadulstwo, ale tu wychodzi moja natura nauczycielska, ale też widza. Ja jestem, mówiłem ci kilkukrotnie, jestem zachwycony tym filmem. Ten film jest, proszę Państwa, jeszcze ma jeden walor. On jest nie za długi. To też jest na pewno zamierzone. Jest w timingu, w rytmie, jest tam wiele niespodziewanych rzeczy, ale ogląda się z ogromnym zainteresowaniem, wzruszeniem. Dużo jest tam mądrości bez zbędnej demagogii. Trochę podpowiedzi, trochę prowokacji, trochę oczywistych rzeczy, trochę takiego przywrócenia wiary w świat dorosłych, ale też i radości bycia dzieckiem, bo ty też zachęcasz dorosłych. Pamiętajcie, wy też byliście kiedyś takimi samymi dzieciakami. No, przypominam o tym naszym analogowym dzieciństwie, które kiedyś tam spędziliśmy, ale pokazuję też, że dzisiaj też to jest możliwe. Ja też zobaczyłem, bo myśmy mieli mnóstwo pokazów już na festiwalach, nie tylko w Polsce, i zobaczyłem, że ten film naprawdę daje takie powód jakiś taki, albo podpowiedź, o czym można rozmawiać z dzieciakami, bo nam często brakuje albo języka, albo tematu, no jakiegoś takiego, czegoś, co wyzwoli tą dyskusję. I myślę, że ten film jest czymś takim, dlatego ja zachęcam do tego, żeby chodzić całymi rodzinami na ten film, albo klasami.
ale też podpowiedź, gdyby oglądali nas nauczyciele od szkoły, nawet przedszkola, aż po nauczycieli maturzystów, to jednak proszę podpowiedzieć pedagogom i psychologom szkolnym, dlatego że ten film rzeczywiście może być bardzo dobrym narzędziem do rozmowy między uczniem a nimi, między rodzicami a nimi. Naprawdę wyśmienite narzędzie do tego, żeby nie załatwić sprawy, ale żeby jakoś poruszyć, żeby jakoś zainspirować się, żeby jakoś podpytać się, być może nawet się nie zgodzić z tymi rzeczami, ale na pewno koło tego filmu nie przejdzie się obojętnie. Uważam w tym roku twój film, film dla kosmitów, za najpiękniejszy, najcudowniejszy, który mnie i roztkliwia, i bawił, i poruszał, i zainspirował do myślenia. Lubię takie filmy, w których odkrywamy jak w szafie różne szufladki i znajdujemy różne rzeczy i w każdej tej szufladce znajdziemy coś dla siebie. A skoro mi się podobał ten film, to na pewno będzie się podobał Państwu. Życzymy bardzo dobrych wrażeń, pięknych wrażeń i tak wspaniałych twórców wokół siebie jak Piotr i takich wspaniałych dzieci jak w tym filmie. Piotrze. Dzięki bardzo. Zapraszamy na film od 5 kwietnia w całej Polsce, we wszystkich kinach. Zapraszamy i życzymy wielu nagród i wielu, wielu entuzjastycznych opinii, na które Piotr na pewno zasługujesz. Bardzo ci dziękuję, gratuluję. Rozmowę przeprowadził Artur Wolski, Entropia Słowa, realizował Michał Grygolec, a naszym gościem był Piotr Stasik.